Witam, przedstawiam praskę do łożysk rowerowych firmy Axi. Zestaw jest przeznaczony głównie do Piazdy T350 i Nowatek, ale z innymi też powinien sobie jakoś poradzić. Prasa przychodzi w zwykłym, rozkładanym pudełku i taką ładną kartką z obrazkami i odnośnikami do filmów instruktażowych oraz rozpisanym wyposażeniem. Jeśli film Ci się podoba i uznasz go za użyteczny, będę wdzięczny za lajka i subskrypcję, to bardzo pomaga w rozwoju kanału. Żeby było ciekawiej, porównam Axi z omawianą przeze mnie wcześniej, tańszą, niebieską prasą i tu już na pierwszy rzut oka widać duży minus złotej w postaci dziadowskiego, tekturowego pudełka ze słabym gąbkowym wypełnieniem. W tej kategorii zdecydowanie wygrywa niebieska z plastikową walizką i dobrze dopasowanym piankowym wnętrzem. Drugą łatwo dostrzegalną różnicą są oznaczenia. W złotej są to tylko wymiary i nazwy adapterów dedykowanych do konkretnych piast. W niebieskiej są zarówno rozmiary, jak i numery konkretnych łożysk i za to kolejny plus. Obie prasy posiadają pokrętła z odkręcanymi rączkami, które jak widać mają nawet te same gwinty, ale niebieska ma obrotową tuleję, dzięki czemu działa płynniej i to jej następna zaleta. Największym plusem złotej jest gwintowany pręt o średnicy umożliwiającej wykorzystanie jej w tańszych piastach z osiami na szybko zamykacz. Jej następną zaletą jest duży adapter, który zapiera się o korpus, dzięki czemu można bezpiecznie wyprasować oś. Umożliwia też wymianę łożysk w niektórych bębenkach, ale wypycha oba naraz, co moim zdaniem jest średnim pomysłem, a do innych i tak trzeba będzie użyć wybijaka i młotka. Kolejnym niezbyt dopracowanym elementem jest zestaw dedykowany do DT350, który jak widać nie pokrywa się z łożyskiem 6902, tak jak robią to bardzo dobrze dopasowane adaptery z niebieskiej prasy. Muszę jednak przyznać, że Axi ma jeszcze jeden mały plus w postaci ciekawego zestawu do serwisu zwykłego bębenka i klucza do raczetów DT. Nie sprawdziłem jednak jakiej są jakości i czy nie wyrobią się już po pierwszym użyciu. Nie jestem również pewny, czy dobrze zrozumiałem działanie Axi, może posiada więcej zalet niż te, które odkryłem. Gdyby tak było, napisz w komentarzu. Podsumowując to porównanie, gdybym miał wybierać, wziąłbym niebieską wersję, która jest sporo tańsza, ładnie zrobiona i zapakowana oraz prostsza w użyciu. Gdyby jeszcze miała pręt o średnicy złotej i ten duży adapter do korpusów i bębenków, to byłaby już idealna. A tak, nie pozostaje mi nic innego, jak po prostu mieć dwa zestawy i kombinować. Thank you.
Dzięki za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania lub coś do dodania, pisz śmiało w komentarzach. Cześć!